dodajemy, niż mamy dochodów, to jest 4 229 611 zł 3 grosze. I on został sfinansowany kredytem 2 miliony, to było na bujny wzięte, 417 na te 500,79 na te domy ludowe, 3 Glina, Pola Roszycka i Laski i 1 812 117,24. To są pieniążki, które nam się udało zaoszczędzić w roku 2012, one przeszły na 2013. I w tym roku, proszę Państwa, też żeśmy spłacili 3 022 850 zł rat kredytów. To jest bardzo duża kwota. To zwykle to było w okolicach tam ostatnim 1 257 000 przez 2 lata. Także dużo o zadłużeniu powiem przy wieloletniej trudności finansowej. No to są główne po prostu tutaj zmiany. Same silniki obrazują. Dobrze, dziękuję bardzo. Uważam, że pytań nie ma. Czyli proszę, przegłosujmy uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2013. Kto jest za przyjęcie? Wszyscy jedni. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. 13. Tak. Dziękuję. I proszę. Punkt następny, czyli prognozy. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska. Po prostu, proszę Państwa, jeśli w budżecie zmieniają się takie elementy, jak właśnie deficyt, czy dotyczy to zadań, które były w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, to ona również musi przy okazji zmiany budżetu dokonana być i zmiana w wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj mamy w objaśnieniach zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą zmniejszenia deficytu budżetu o 12 499,21 zł do kwoty 4 229 618,03. Jest to związane ze zmniejszeniem wykorzystania pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania modernizacji i wyposażenie domów budowych w Glinie, Woli Roszyckiej i Laskach. Planowano pierwotnie 430 tysięcy pożyczki, ostatecznie wykorzystano 417 500,79. Różnica to wcześniej wspomniana kwota 12 499,21 groszy. W związku z tym o tę kwotę zmniejszył się stan zadłużenia na koniec 2013 roku i wynosi obecnie 13 572 400,79 zł. I o te 12 499 ulegną obniżeniu spłaty lat w 2014 roku. Jeśli i pozostałe zmiany dotyczą uaktualnienia wieloletniej prognozy finansowej, aby wartości w niej zapisane były zgodne z aktualną uchwałą budżetową, a więc dochody, wydatki tutaj w tym załączniku. Jeśli, proszę Państwa, chodzi o zadłużenie, to na koniec tego roku będziemy mieli na poziomie 35,06% w stosunku do dochodów, a więc 13 572 479 podzielić przez 38 715 335 68, 35%. Jeśli chodzi o zadłużenie, proszę Państwa, już dzisiaj wiemy, że na przyszły rok jest planowane na koniec roku 18 068 166 zł, natomiast szacujemy, że będzie nadwyżka i ta nadwyżka, czy inaczej wolne środki, w przyszłym roku mamy 2 458 300,79 groszy. Tyle mamy do spłaty rat. Także jak będą te wolne środki, to na te raty nie musimy wziąć kolejnej pożyczki. W związku z tym to zadłużenie, jak już w styczniu będziemy uchwalali budżet, to ono już nie będzie 18, tylko będzie 16 028 166, co przy tych dochodach, które zostały zaprojektowane w przyszłym budżecie,
to będzie na poziomie 43% i 0,32. I dalej jest 54, nie? To tutaj. Natomiast w projekcie budżetu już mamy 48,84, bo zmieniły nam się dochody. I mówię, gdy te wolne środki wprowadzimy do budżetu, to automatycznie nie musimy wziąć kredytu na te raty i zadłużenie nam spadnie o kolejne 2,040,000 i będzie ono wynosić 16,028,166. I jest jeszcze nadzieja, proszę Państwa, że pożyczka, która na Bujny będzie wzięta, te 3,683,266 zł, ona jest wzięta sztucznie, bo my nie mamy swoich pieniędzy, dostaniemy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, ale na ten moment musimy je po prostu pożyczyć. I tak jest rozplanowane, że połowa inwestycji będzie zafakturowana już na koniec maja, więc automatycznie tam połowę nam z tego zwrócą i w związku z tym to zadłużenie w 2014 roku spadłoby o kolejne 1,841,633 i wynosiłoby 14 milionów tam z tego, a więc 38%. I 1,800,000 nam oddadzą w 2015 roku, bo to jest sztuczne zadłużenie, de facto z tego. To tak nie. Czyli w 2014 roku nie będziemy nic w gminie robić, inwestować, nie można w taki sposób podchodzić do sprawy, moim zdaniem. Ale wszystkie pieniądze, które zostaną, tylko likwidacja długu, to ja w tej chwili. Panie Wiesławie, wszystkie drogi zrobimy za te pieniądze. Nie, pan wójt powiedział, że jednej się nie zrobi. Ale po prostu tak, pożyczki czy kredyty zostały wzięte na konkretne cele i dzisiaj no, trzeba je po prostu spłacać. Nie ma innego wyjścia. Dzięki Bogu, że coś się zresztowało z danego roku, bo tak to byśmy musieli brać kolejny kredyt na spłatę tego kredytu. Całe szczęście takiej sytuacji nie ma. Ja tylko pokazuję, że to zadłużenie 18 milionów, które jest w tej chwili wpisane, jest sztuczne, że 2 miliony nam już odejdzie w styczniu i 3,600 z tego to jest po prostu sztuczna pożyczka, bo tak naprawdę te pieniądze mamy podpisaną umowę i nam się należą, tylko to kwestia czasu. I to pokazuje, że tak naprawdę tego zadłużenia na koniec przyszłego roku to będzie na poziomie 12,344,900, co da 33%. Nie chodzi o to tylko, żeby po prostu nie podnosić kwestii, jaka to gmina jest zadłużona, bo prawda jest inna. I prawda również jest taka, że z tych 12,300,000, 6,332,000 to są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu i one są na 1,5% i 6,000,000 to są pozostałe kredyty komercyjne. W tej chwili oprocentowanie się waha od 3,5% do 4%, a więc nie dość, że będzie tego 33%, to jest jeszcze po prostu na niskie oprocentowanie. Jest dobra również tego struktura. I co nam otwiera pole do działania po prostu w następnej kadencji, bo zadłużenie po prostu nie jest wielkie. Tyle chciałem powiedzieć. To tyle, jeśli chodzi o te zmiany. Głównie to mówię, dostosowanie tej wieloletniej prognozy do uchwały budżetowej i zmniejszenie tego zadłużenia o te 12,499,021 w stosunku do poprzedniej i konsekwencja tutaj również jest na przyszły rok o tą różnicę. Tyle. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Lulin. Pan prosty, myślę, że 2,400,000, jak prognozuje skarbnik, to są spore pieniądze, które zostały, ale to wskazuje to, że o tyle żeśmy mniej zrobili w naszej gminie, o ile zostało tych pieniędzy, które można było wykorzystać. Dobrze, że zostały. Uważam, że trochę za duże ta nadwyżka jest, jeżeli chodzi o niewykorzystanie tych pieniędzy. A z drugiej strony, tutaj czegoś nie, może nie zrozumiałem, to znaczy się, że ta nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych części. No właśnie, a w moim przekonaniu myślałem, że będzie przeznaczona na budowę dróg i innych rzeczy, które będą tu namacalne elementy. Na drogi też będą pieniądze. No tak, panie wójcie, no ale z tego co widzimy w planowanym budżecie 700 tysięcy. No to jest krok na potrzeb 3 razy, 4 razy po 700, no to tak, ale 700 tysięcy na drogi to jest bardzo małe na przyszły rok. I tu trochę to niepokoi mnie, jeżeli chodzi o te pieniądze, tą nadwyżkę, która w całości chce tutaj zarząd przeznaczyć na spłaty czynnych.
Dziękuję bardzo. Czy chcemy po prostu zafundować sobie kolejny kredyt? Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o drogę, to oczywiście będziemy dyskutować o tym w styczniu. Natomiast to jest 700 tysięcy plus 150 chyba na drogę w Laskach, to już jest 850, plus 500 tysięcy będzie tu niewygasających na rzecz pana Gajdy, no to już się robi na 1 400 000 i plus minus 700 tysięcy dołożymy właśnie z tej nadwyżki, która będzie więcej, bo około 3 milionów plus minus. Więc mamy 2 miliony złotych. Pieniędzy, znaczy te pieniądze, które dla firmy, która tam rozkładała, to nie mają znaczenia, bo to już zostało coś zrobione, coś, co nie zostało zaoferowane. No zobaczymy, jak się skończy sprawa. Być może te pieniądze się uwolnią i będziemy mogli je dołożyć po prostu do drugiej. Jeśli przegrali, no to wtedy musimy je oddać panu Gajdzie. A to jest jakby sprawa przyszłego. Proszę pani, chciałam zapytać panu skarbniku, czy rozliczenie kanalizacji tej udzielonej dotacji będzie miało wpływ na budżet, gdyby doszło do jakichś zwrotów? No bo na dzień dzisiejszy jest rozliczona ta dotacja? Mówimy o tej zrobionej. O tej zrobionej, oczywiście, o tej zrobionej. Proszę państwa, no tutaj trudno wyrokować, jak to się skończy. No. Staraliśmy się i to zostało zrobione zgodnie z projektem. Przyjedzie kontrola z Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli by coś było źle, no to są oczywiście przewidziane kary z tego tytułu, ale to na ten moment finansowo to wszystko poszło. Teraz po prostu odbiór ewentualnie ze strony Urzędu Marszałkowskiego z tych funduszy. I proszę państwa, no kanalizacja jest, każdy widzi, jest oczyszczalna i tak dalej. Jeśli mogą być jakieś kary, no to może z takich tytułów jakichś proceduralnych, może jakiś błąd w przetargu tego typu, no to rzędu, nie wiem, może 5% wartości tego kontraktu, czy coś takiego, tego dofinansowania. Ale no do tej pory żeśmy już tych projektów rozliczyli, między innymi i szkołę tutaj w Woli i tak dalej, i nie zdarzyło się poza tym nieszczęsną tym projektem, gdzie tam przejdzie kapitał ludzki, gdzie RIO nas tutaj jakby uniewinniło, natomiast jest sprawa PNSA i tutaj jest jakby sprawa otwarta, więc no, historia pokazuje, że to, co żeśmy robili dotychczas, było zrobione dobrze. Natomiast no, na pewno, jeśli by to miały być jakieś kary, to nie będą jakieś duże, bo generalnie są zasady kanalizacja. Na ten moment jest wszystko rozliczone, nie kuśmy losu. Kontrola przed nami, no bo to jest standard. Taka procedura. Dlaczego zadałam pytanie, miało wpływ na budżet przyszłoroczny. Ale jeszcze, jak już jesteśmy przy tej kanalizacji, czy uzyskaliśmy ten wskaźnik wszyscy na dzień dzisiejszy? Są podłączeni? Uzyskali. Tak? Duże pomoc. No, bo to po prostu tam było na styki, to jest. Czy coś się mieli podłączyć, czy podłączyli, mamy papiery, zresztą pan zastępca informacja najbardziej jest zorientowany z tego, ale z tego, co ja słyszałem od dziewczyn, no to wszystko jest zrobione. Dziękuję bardzo. Uważam, że pytań nie ma. Proszę. Pytania. Są pytania? Proszę. Ten skarbnik 2014, zadłużenia 54%. Rozumiem, że to będzie do kiedy zmniejszony do 33%. To znaczy tak, no dzisiaj oczywiście pracujemy na budżecie roku 2013 i opieramy się na tych cyfrach, które mamy. Natomiast żeby mówić o wolnych środkach, no to musi się skończyć rok. Z tego co mamy dzisiaj 27, zostały jeszcze 2 dni operacyjnych, poniedziałek i wtorek, i po pieniądzach widzę, że tych pieniędzy zostanie. Dlatego mówię, że na te raty nie musimy pożyczyć, bo zaoszczędzimy po prostu pieniądze w tym roku, co widać po pieniądzach. Czyli rozumiem, że na dzień na przykład 1 stycznia to zadłużenie spadnie do ilu mniej więcej? Na 1 stycznia zadłużenie, to znaczy w momencie, kiedy wprowadzimy te wolne środki, do 16 028 166 zł. To będzie 43,32, gdybyśmy brali pod uwagę wielkości zapisane w projekcie budżetu. To mówię, w styczniu ten temat jakby wyniknie. Ja dlatego ci o tym mówię, żeby to po prostu, no, nie, no, pokazać. W tej chwili wygląda to makarzycznie. No, 54% zadłużenia to jest po prostu, no, ruina gminy, można by powiedzieć.
Dlatego, żeby pani nie spała z tym tematem, to dzisiaj już przestrzegam, że tak źle nie jest. Maski już spała. Ale tak źle nie jest, to znaczy jak źle nie jest? No to właśnie nie wiem, kiedy to procent dług nam spadnie. Bo to no to musimy w 2020. W 2014 roku najpierw spadnie nam przy uchwalaniu budżetu o 2 miliony. Gdzieś w miesiącu czerwcu, lipcu, jak odbierzemy, bujne zrobimy w połowie. Dopiero gdzieś w miesiącu, to o kolejne 1 840 000 nam spadnie i o kolejne 1 840 000 dopiero w 2020. Jak nam to zadbać? Pani przewodnicząca, ale niech pani weźmie pod uwagę to, co pan skarbnik powiedział. Ja to jest zadłużenie sztuczne, bo mamy umowy podpisane, z których wynika, że dostaniemy zwrot. Dopóki ten zwrot nie wpłynie, no to musimy siłą rzeczy wpisać w budżecie sztuczny dług. O, bo pani powiedziała, że wygląda to makabrycznie. Dziękuję, wygląda to makabrycznie. Nie wygląda to makabrycznie. Maj, czerwiec, wyjdzie na dług. Gdzie? Gdzie? Nie, to, że nie. Więc to nie tak, że to jest ładnie pięknie. Ja rozumiem, że są jakieś pieniądze, tak? Bo w tej chwili wszystkie pieniądze będziemy na długi, żeby to zadłużenie nam spadło. Tak? Czyli nic nie robimy, będziemy spłacać. Nie. Znowu swoje hasło. Widzę, że ktoś tutaj oczekuje na to, żeby wmówić społeczeństwu, że jest bardzo duże zadłużenie. Otóż tak nie jest, pani. No w czerwcu dopiero spadnie. Niech pani sama siebie nie oszukuje. W przyszłym roku, proszę państwa, na inwestycje przeznaczymy ponad 10 milionów złotych, a na raty 2 miliony i 2 miliony. A to są własne środki będą? Te 10 milionów? To jest między innymi... Nasze 3 miliony. 3 miliony, no. To jest 1 230 000 pożyczki, 800 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu, 3600 z Urzędu Marszałkowskiego w formie pożyczki i 3 miliony naszych pieniędzy. Za ponad 10 milionów, więc nie wszystkie pieniądze przeznaczymy na spłatę teraz. I proszę państwa, miłe panie, między innymi pożyczka na budowę kanalizacji w Bujnach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Są to pieniądze przygotowywane dla samorządów. To są pieniądze bardzo korzystne. 1,5% na miesiąc. Na rok. Niewzięcie tych pieniędzy byłoby grzechem. Ale po stronie budżetu trzeba wpisać to jako zadłużenie. Ale to są pieniądze, inaczej mówiąc, za darmo. Wszystko to możemy nie brać, panie radny, i czekać 5 lat, aż nie wójcie, ale ja tylko powiedziałem, że oddać trzeba. No trzeba, ale na pewno po przeliczeniu na wartość powstanie będzie dużo niższe. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, przegłosujmy wieloletnią prognozę finansową gminy Boracz-Krzeszowo-Polska. Kto jest za przyjęciem? To jest przeciw. Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie. Zgadza się? Dobrze. Czyli przechodzimy do punktu następnego. Czy sobie życzycie przerwę? No proszę bardzo, 10 minut. Dalszego kontynuowania naszego posiedzenia, czyli punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które z rokiem 2013 nie wygasają. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, to jest taka formuła w budżecie, że jeśli dany wydatek powstał, czy w wyniku zamówienia publicznego, a nie udało się z jakichś tam względów dokończyć w danym roku, to można zgodnie z ustawą o finansach publicznych ten wydatek po prostu odłożyć na niego pieniądze na odrębnym koncie i do 30 czerwca roku przyszłego go nie zrealizować, z tym, że Rada Gminy jakby musi wyrazić zgodę na właśnie na przesunięcie tych wydatków. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że
umowy zostały podpisane, terminy zostały wyznaczone i tak jak powiedziałem, z jakichś tam względów nie można tego po prostu zrealizować w danym roku. Nie można wypłacić jeszcze, bo zadanie nie zrealizowane. Nie zrealizowane. Także generalnie do wydatków roku 2013 to się będzie tam w sprawozdaniach liczyło, natomiast pieniądze nie wejdą do tej nadwyżki, tylko po prostu będą czekały na wypłatę w odpowiednim czasie. I to proszę Państwa, mamy tutaj dwa załączniki, może ten drugi załącznik. To dotyczy takich zadań jak budowa drogi Pawłów-Poraj projekt. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że po stronie gminy było wykonanie projektu, a po stronie pana, który wozi żwir, było wykonanie podbudowy tej drogi. I tutaj po prostu są dwa tematy właściwie. Na pewnym odcinku ta droga nie jest zrobiona w śladzie. I drugi temat, że jakość tej podbudowy budzi zastrzeżenia. W związku z tym inspektor nadzoru nie może tego odebrać, a my mu nie możemy mu tego wypłacić. To jest na okrągło 5000 zł. Dalej, proszę Państwa, budowa dróg miejscowości Wola Wszystopolska i Bujny projekty. To tutaj mamy te drogi, które chcemy zrobić z ustawą, a więc wywłaszczyć ludzi, żeby poszerzyć. To jest Woli ulica nowo projektowana, bez nazwy spacerowa i chyba słoneczna Bujna. Tutaj jest pewien problem, bo wygrała przetarg firma gdańska, natomiast w międzyczasie oni się tam gdzieś rozwiązali i powiedzieli, że tego nie zrobią, więc w terminie, więc na nowo jakby tutaj musimy do tego tematu podejść, w związku z tym no jeszcze nie udało się tego dokończyć. Dalej mamy, proszę Państwa, budowa mostu w miejscowości Radziątków, 38 tysięcy, było 42 tysiące zostało wydane na taką wstępną ocenę tej sytuacji. I dzisiaj został zlecony projekt na wykonanie tego bruda, tego przejazdu, takiego uproszczonego przejrzeka. Natomiast dalszej w kolejności zrobimy projekt na remont, odtworzenie tego mostu. Dalej mamy, proszę Państwa, dokończenie kompleksowej poprawy stanu infrastruktury drogowej w gminie Wola Wszystopolska, 496 tysięcy. Tu są pieniążki sporne z panem Gajdą, a na koniec stycznia jest ta ostatnia jakby tutaj rozprawa w tym zakresie. W każdym razie no, jest sprawa, toczy się w sądzie o to, czy to kruszywo jest złe, czy dobre, bo jesteśmy mu winni pieniądze. Także one zostają w zależności od tego, jak się ta sprawa zakończy. Albo będą przeznaczone na drogi, albo pójdą do wypłaty panu Gajdzie. Dalej mamy, proszę Państwa, dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień. Tu jest literówka, to będzie poprawione u siebie zaznaczone. Mam 24 tysiące. Na ten moment jest, proszę Państwa, zlecony projekt wykonania tego rowu, przepustu pod drogą i tak dalej. No bo oczywiście wszystko musi się opierać o dokumentację. Następne zadanie to jest remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w budynku gminnym w Ważniewicach. I to praktycznie jest na ukończeniu, natomiast tam wystąpiły jakieś drobne prace dodatkowe. Polegało to na nowych wykładzinach, wymianach drzwi, jakimś tam malowaniu i tak dalej. Także to też jest chwilowo przesunięte. Plany zagospodarowania przestrzennego, to jest umowa z firmą Q7, został do wykonania jakby ostatni etap tych planów miejscowych. Wymiana drzwi garażowych WSP Bogdanów i Wola Krzysztoporska. Mówię, być może to jest zadanie proste, no to jest z uwagi na to, że te firmy musiały te drzwi zamówić i tutaj czas przesuwał się w związku z tym. Więc istnieje obawa, że to do 31 grudnia nie będzie wykonane. Na komisji budżetu była tutaj dyskusja
ostra na temat jakby w ogóle zasadności wykonania tych gry, szczególnie w woli Krzysztofowskiej. Na sesji, która jakby to uchwaliła, że te drzwi będziemy robić, padały argumenty i Rada Gminy się zgodziła, więc jakby no dzisiaj to już jest wszystko po nie w czasie. Natomiast no, my staramy się, bo w gminie są nie tylko drogi czy szkoła, ale są strażacy, są kultury, świetlice i tak dalej. Na tych wszystkich frontach staramy się posuwać do przodu. Natomiast jak Polska długa i szeroka, wszyscy wiemy, słyszymy, problemy są wszędzie. Czy to jest duże miasto, czy to jest województwo i tak dalej. Wszędzie brakuje po prostu pieniędzy. I to jest chleb powszedni i również u nas. Ale mamy taką zasadę, że każdą tą grupę społeczną, tym bardziej strażacy, którzy praktycznie te swoje zadania wykonują, można powiedzieć, gratisowo za tam niewielką podpłatnością, no trzeba ich po prostu wspomagać. I tak jak mówię, no, te argumenty możemy je oczywiście jeszcze raz przytoczyć, ale chyba nie ma sensu. Dalej mamy, proszę Państwa, wentylację w szkole podstawowej w Parzliwicach, 7 tysięcy w sumie. I tak jak mówię, tam to bliskie było ukończenia, natomiast gdy okazało się, że trzeba dodatkowo jakiś tam kanał wentylacyjny uruchomić, okazało się, że on jest niedrożny, trzeba się do niego dostać, rozpuść sklepienie i to zrobić. I następnie budowa placu przy domu ludowym w Krężnej. Jest tutaj zlecony projekt tego parkingu i w miesiącach tych, nie wiem, tak jak kwiecień, czy tego będzie to po prostu wykonane. Także proszę Państwa, tych zadań, które przed chwilą wymieniłem, jest łącznie na 719 542 zł, z czego 663 542 to są inwestycyjne i 56 tysięcy wydatki bieżące. Ja teraz, jeśli to Państwo tutaj zaakceptujecie, to ja po prostu poddać te pieniądze, przełożę z tego swojego głównego konta w banku na takie konto pomocnicze. Te pieniążki nie wejdą do nadwyżki, tylko będą czekały, aż te wydatki będą zrealizowane. To tyle, jeśli chodzi o te wydatki. To jest instytucja, która praktycznie no, występuje co roku. No, jeśli się dużo robi, no to po prostu takie sytuacje się zdarzają. Prawodawca, jakby w ustawie o finansach publicznych, dopuszcza taką sytuację, więc to jest nic nadzwyczajnego, natomiast jakby ułatwia swoje funkcjonowanie organowi wykonawczemu. Dziękuję. To zawieszenie i proszę pan radny. Chciałbym w sprawie dotacji dla powiatu krakowskiego. Kilka sesji do tego dostaliśmy tam wszyscy radni takie pismo powiatu, którzy tam zareagowali na jakieś tam stwierdzenie, że oni tutaj nie występowali o żadną dotację. I to tak idzie, jak gdyby nie oczekują, jeżeli chodzi o utrudnienie sprzężeń tego roku. Tu jest zapisane to dotacja dla powiatu na tą inwestycję też. Nie wiem, jak to się ma później po tym piśmie, czy jak to się zmieni. Nie brzmi to dalej obraźliwie dla powiatu. Tak, bo oni jak gdyby się obrazili w jakiś sposób, że oni tam coś im chce wydać, a oni czegoś nie chcą. Nie? Jest to dotacja rzeczowa tak zwana, bo my ingerujemy, mówimy o przeżowie, my ingerujemy w pas drogi powiatowej, czyli wykonujemy ten kolektor i to również służy powiatowi, bo zbieramy wody, które napływają na drogę powiatową. Z punktu widzenia formalnego jest to dotacja. No, formalnie powinien to zrobić powiat. No, tak, ale jeżeli wystąpiły takie dotacje. Nie, ja wiem, że to jest dla naszych. Znaczy, oni nam tylko pozwolenie dają, tak, panie Wójcie? Pozwolenie i umowa jest podpisana jak najbardziej. Czyli jak umowa jest podpisana, to tak jakby wystąpili o tą dotację. No, dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Nie ma. Czyli proszę, głosujmy uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wykasają z ubiegłym roku. Kto jest za przyjęciem? Proszę. Proszę jeszcze trzymać. 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
No, czyli wszyscy jednogłośnie. Po przeliczeniu. Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu następnego, czyli siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania w związku z rezygnacją właśnie przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady oraz zmianę uchwały nr 2 łamane przez 6 łamane przez 10 Rady Gminy Wola Krzysztofolska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu własnego stałej Komisji Rady Gminy. Proszę bardzo, dziękujemy bardzo za dotychczasową pracę Pani Przewodniczącej Gospodarczej. Tak krótko Pani pracowała. Ale... Musimy przegłosować, no? Tak, tak. Proszę bardzo, kto jest za? Ale no, jeszcze trzeba w całości. W całości. Tak, tak, no bo tam trzeba jeszcze wybrać. Od razu, no, żeby uchwałę przegłosować, to musi być całość. Paragraf pierwszy. W związku z rezygnacją złożoną na sesji Rady Gminy przez przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy radną Joannę Sala odwołuje się z funkcji przewodniczącego oraz ze składu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Paragraf 2. W uchwale nr 2 łamane przez 6 łamane przez 10 Rady Gminy Wola Krzysztofolska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany. I paragraf 2 ustawa pierwsza otrzymuje brzmienie, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest Pan Radny Gaworczyk Michał. Tylko teraz tutaj są kropeczki, a trzeba wstawić, kto będzie przewodniczącym, kto członkiem, kto zastępcą. Proszę, kto bo Pani Sala zrezygnowała całkowicie. Może w tym przypadku przegłosujmy. No to i że wszyscy wyrażamy zgodę. A to cały dobrze. Czyli jest Gaworczyk Michał, Malik Paweł, Olejnik Ryszard, Plich Józef, Płosa Andrzej, Wala Stołasz. I teraz trzeba wybrać. Sprawa przewodniczącego i zastępcy. Zastępcę to już komisja sobie wybiera. Proszę bardzo, kto z tych członków by może sam zdecydował? Nie, to przewodniczący. Nie, to nie musi być. Nie, to nie jest to. Czy Tomasz Walas wyraża takową zgodę? Bycia przewodniczącym. Ale to nie jest tak. Porządek to podwołać i powołać. Nie jest tak wydaje. Jedna uchwała. Ale przecież my już żeśmy rezygnację przyjęli. Ale proszę Państwa, przyjęcie rezygnacji już było, a teraz jedną uchwałą się odwołuje i powołuje. Także już traktujmy, że odwołanie już było, a teraz tylko powołanie nowej przewodniczącej. A zawarte się tak uchwały. Będzie przewodowo czterech kandydatów czy trzech, no to jak będzie w jednej uchwale? To wiesz, co wiesz, mieszam, nie wiesz. Ale jak nie? Odwołanie już pani Sali nie ma już w tej komisji. To teraz tylko przewodniczący, bo czy przewodniczący jest w tej komisji. Może być właśnie spoza. No, oczywiście może być spoza. To nie jest tak, że... No więc proszę bardzo, kogo typujecie na kandydata przewodniczącego? To są wybory jawne, także... Tak, ale no to... Proszę pana. Pan Józef. Nie, chwileczkę, pan zgłosił pana... Walasa. Można zgłosić trzech, no nie, ale będzie głosować. Pani Kocharska. Pan Józef. Czy pan wyrażasz, panie Tomku, przewodniczącego komisji? Odpowiedzialne podejście. Trzeba się zastanowić. To czerwę w takim razie. No dopiero żeśmy mieli przerwę. Dobrze, jest życzenie 5 minut przerwy. Nie, to ważna sprawa. To niech się zastanowi, o co chodzi. No żeśmy czerwę. No można się zastanowić. Oczywiście, że można. Ale proszę, wyrażać zgodę kandydatury. Ja miałbym jeszcze. Proszę. Błażej Strzelczyk, chciałbyś? Nie, nie chciałbym.
Pan radny Klim wyraża zgodę bycia przewodniczącym? No, jeśli pada taki głos, ja przyjmuję, a co będzie dalej? Nie będę się gniewał, jak nie będę. Kondynowania, tak? Czy są jeszcze inni kandydaci? Nie ma, nie będzie. Nie ma. Trzeba przeprosić. A może Ryszek? Nie, tutaj jest ta strona. No, czy by ta strona nie, no, warto zapytać, może rzeczywiście pan Olejny. Nie, 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 nie. To w ogóle nie wpisywać do protokołu, czy nie wpisywać? Nie, nie, nie ma sensu pomóc. Nie wyraża zgody, można wpisać. Nie. Znaczy nie, no ja. Aha, zgłaszam. Aha, padło. Zgłaszam kandydaturę Olejnika, nie wyraża zgody. Jeszcze można. A nie wyraził. Nie, pan Olejny. Nie wyraził. Został pan. No, musimy głosować teraz. Kto jest za? Ja bym zaproponował przerwę i niech się przewodniczący nie odpowie. Proszę bardzo, 5 minut przerwy. Nie ma sensu się przekonywać, kto przegłosować. Proszę bardzo, kto jest za kandydaturą? Tu pana. Ja mam za sobą małżeństwo. Tak, tak. No, nie może. No, nie pytam się, żeby cię nie rozbierzał. Pani przewodnicząca? Tak. Michał? Ja jestem przeciw. A nie. Nie boję się. 14. A jeden przeciw, tak? Musi. Niech się wykaże, bo pan Wigman może żądać, dużo oczekiwać. Niech się wykaże swoją inicjatywą. Proszę bardzo, przegłosujmy teraz całość uchwał. Ale teraz komisja powinna sobie wybrać zastępcę, czy te zastępcy? No więc zastępca nie ma. Możecie na głosie zastępca to nie odwoływa. Jest pana przewodnicząca czy koniecznego, bo ja chciałem podziękować jak gdyby. Nie, nie, uchwała rady. Jeszcze nie za uchwałę głosujemy w tej chwili. Czyli uchwała odwołania i powołania przewodniczącego komisji składu. Teraz trzeba w rubrykach wpisać, kto, jaką funkcję będzie pełnił. Pan Plik przewodnicząca, pozostali będą członkami. Członkami. No i kto jest za przyjęciem? Zastępcą? Zastępcę sobie wybiorą na komisji już... Wybiorą się jedynie. Tak. I proszę bardzo, kto jest za kandydaturą pana Plika? Za całą uchwałą. Uchwałą. W ten sposób. Odwołanie. To samo 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję pani komisarz. Dziękuję. No, mam takie prawo. Demokracji musi stać się. Tak musi być. Co, panie przewodniczący, chwilkę. Szanowni radni, to dziękuję za to zaufanie. Będę się starał. Będę się starał wywiązać z tego obowiązku, który żeście mi powierzyli. No, koleżanka zrezygnowała. Czy z takich, czy z innych powodów, nic tu nie będę dodawał, nic ujmował. Jeszcze raz dziękuję i to żyję. Ja oczekuję, że pański charakter się zmieni, będąc przewodniczącym. No, ja staro się nie zmieni. Dobrze, dziękuję bardzo. Zmienia zależy od punktu teraz patrzenia. Dobrze. Przechodzimy do punktu następnego, czyli ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Krzysztofowska. Proszę bardzo, pan zastępca. Szanowni Państwo, wystąpił do nas podmiot prywatny tworzący przedsiębiorstwo związane z przesyłaniem z rozbudową internetu, dostarczają internet w różnych tam miejscowościach, między innymi chcę tutaj wybudować sieć światłowód do bloku. Jest na załóżniku graficznym ten numer tego bloku. Ostatni budynek to jest po lewej stronie, jadąc do szkoły. Żeby to zrobić, no, musi wejść w tą działeczkę w targowisko, gdzie tam mamy, przejść pod drogą i dalej jeszcze wejść w naszą nieruchomość, dołączyć się do tego bloku. Zależy mu na tym, żeby to było w zgodny sposób trwały, a więc nie żadna jakaś mowa dzierżawy, tylko żeby to się znalazło w księdze wieczystej, a żeby się znalazło w księdze wieczystej, winno być to obciążenie w formie aktu notarialnego. Na wszelkie obciążenia na nieruchomościach, które należą do gminy, żeby mogły mieć miejsce, zrobić takie obciążenie,
na nieruchomości na rzecz jakiegoś podmiotu, musi tutaj Rada Gminy decyzję podjąć. Więc na razie mówimy o tym, czy się godzimy na to obciążenie. Następnie, jak już będzie taka zgoda, no będą kwestie negocjacji, za jaką stawkę ustalimy. I taki akt zostanie sporządzony i odpowiedni księdze wieczystej będzie zrobione. Ja jeszcze tutaj dopowiem, Szanowni Państwo, że zgodnie z przepisami jest to też nowość. Od 2010 roku wszedł w życie przepis ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej. To jest ustawa z maja 2010 roku. I ten przepis tutaj, no, proszę powiedzieć, że ogranicza niejako prawa właścicieli, bo jeżeli jest pomysł w postaci rozbudowy sieci szerokopasmowej i światłowodu, to właściwie właściciel nieruchomości, przez której te światłowody mają przebiegać, musi wyrazić zgodę. Musi wyrazić zgodę. W wyjątkowych sytuacjach tylko można takiej zgody odmówić. No ale tutaj akurat nie mówimy jakiejś tam tranzytowej sieci światłowodowej, tylko tylko 10 stricte do tego budynku. Także wydaje mi się, że tu no i należałoby ludziom utrudniać, bo będą z tego mieszkańcy też korzystać. Pytanie to takie na przyszłość, czy no w tym temacie, bo to jest po tym targowisku, za jakim gminy mamy, tak? Czy tam w przyszłości nie tam planowane, żeby to nie kolidowało, no bo jeżeli to już jakoś on się tam już zasiedzi z tym kablem, czy jakieś tam indziej inwestycje, jak nie kanalizacja, czy cokolwiek, co by tam wieszło, czy to nie będzie później problemu z takim. Szanowni Państwo, to jest zrobiony jakiś szkic, tak? Kanalizację już mamy zaprojektowaną, jest na mapach i jeżeli dojdzie do tej realizacji, to musi to tak wykonać, żeby z żadną kanalizacją, która już na projektach jest, nie kolidowała. No, to rzecz oczywista, że nie pozwolimy to budować gdzieś tam, nie wiem, na rurze, pod rurą, pod środkiem. Widać, że dojdzie tutaj w tej skarpie, przy krawędzi, tak żeby w jak najmniejszym stopniu nam wyszło utrudniało. Z tego, co ja się orientuję, to do tej pory szło to kablami i szło to mieszane jest na trakcjach linii elektrycznej. A dlaczego raptem tutaj ciągnie światłowodem i chce, abyśmy my obciążali tą hipoteką? Bo tak chce. Bo tak założył, że będzie to bardziej trwałe rozwiązanie i to jest to bardzo... Może i lepsze niż ta pani dzisiejsza, ja się że nie władza że dzisiaj już nawet zakłady energetyczne, jeżeli idzie o sieci przysłowy, sieci energetyczne odchodzą już od naziemnych linii. Wszystko jest cała, tam widzę ulica Niedzielnoletnia, Kościuszki, Wesoła, to wszystko jest właśnie na zbawach. Nie mówimy o jakichś liniach telefonicznych, mówimy o światłowodzie. Ja rozumiem, tylko że ta firma... Ta firma? Tak, no mi mogę całą górę tutaj. I dlatego pytam, dlaczego oni raptem chcą ten kawałek do bloku zmiany na światłowody, kiedy mają wszystko ciągnione drogą napowietrzną na sypach. No bo wiecie Państwo, no, ja uważam, że bardzo dobrze, że ziemią, a nie jakimiś liniami napowietrznymi, z którymi są wiecznie problemy, tak? Bo do gałąź zahaczy, bo wiatr szkodzi, wiecznie z tym problem. Proszę, jeszcze mam radny Wiesiu, dopiero będę widziałam. Ja po prostu czekam, kiedy dostanę pozwolenie na zabranie głosu. Ja mam takie pytanie. Jeśli chodzi o wpisanie w księgi wieczystej, co się stanie, kiedy na przykład za 5-10 lat ta firma przestanie istnieć, ewentualnie ten światłowód będzie, nie wiem, nie nadawał czy już dalszego użytku? Chodzi mi o wyrejestrowanie, czy nie wiem, zgłoszenie wniosku o wycofanie z tego, że tego nie ma i wypodziemy. Ewentualnie o usunięcie tego, co tu się znajduje na naszym terenie działki, kiedy, nie wiem, nie będzie właściciela firmy, kiedy będziemy mieli podobną sytuację, powiedzmy, jak z Warmintami, czyli z tymi, z tą kanalizacją, która gdzieś tam podobno przechodzi. Co będzie w tym okresie, jeśli chodzi o księgi wieczyste? Wszystkie służebności, które się ustala na nieruchomościach, czy mówimy o światłowodzie, czy to służebność przysyłu jakichś mediów, w postaci wody, kanalizacji, one pozostają w obrocie tak długo, jak długo istnieje przedmiot tego obrotu. To znaczy, jeżeli ustawiam służebność na jakąś rurę na rzecz jakiegoś przedsiębiorstwa, które z tej rury korzysta, to ta służebność będzie do czasu, kiedy ta rura fizycznie będzie przez niego wykorzystywana. Jeżeli to stanie się nieużytkiem, uszkodzonym jest z mocy prawa nam przysługuje wykreślenie tej służebności. I to jest też kwestia spisania
umowy, paragrafach w umowie, które będą uwidocznione później w księdze wieczystej. Także to nie jest tak, że zostanie sobie i będzie 150 lat ta służebność funkcjonowała w księdze wieczystej i nie będzie nam przysługiwało prawo wykreślenia tego. Będzie tak długo, jak długo będzie wykorzystywane, czyli będzie czynne. A inną rzeczą jest, że wiecie Państwo, te służebności to też prawo rzeczowe, które może być zbywane. Pan Kowalski nabędzie tą służebność, on może sprzedać na rzecz innego podmiotu, bo może całe przedsiębiorstwo sprzedać, ale tak długo ona będzie, jak długo to będzie wykorzystywane, będzie funkcjonował ten kadr. Księga Wieczysta to jest rzecz taka no żywa, ma cztery działy i tam się po prostu dokonuje, wpisuje się, wypisuje, zmienia się właściciela, obciążenia i tak dalej, no przyczyny. Każdy wpis może się skosztować. Pytam jeszcze na to mieszkańcy tego bloku, bo rozumiem, to będzie jak? Podłączone do bloku? Coś to na ich życzenie. No nie wiem, co na mieszkańcy. Przedsiębiorca się do nas zgłosił, że chciałby do tego budynku podciągnąć jakieś medium, więc i uważamy, że nie ma podstaw, żeby mu się nie zgłosić, nie zgodzić na to. A jak sobie będzie po bloku prowadził, no to już z budynek wspólnoty. Nie jest, to już jest wspólnota. A potem powie, że gmina mu pozwoliła. Nie, no. Do pana wójta, bo pan stwierdził, że może nowy Kowalski ktoś nabyć wszystko od tego człowieka, który w tej chwili to będzie ustawiał, ale to on musi spisać, porządzić umowę, wtedy czy nie? Czy na tej starej umowie zapisanej odkupić, może używać, może no, to mi chodziło, tylko czy... Dziękuję bardzo. Natomiast zawsze jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz. W uchwale macie państwo paragraf wykonanie. Zleca się wójtowi gminy. Będzie negocjacja, będą rozmowy, tak jak zastępca powiedział, i my musimy oczywiście w tej umowie uwzględnić wszystkie nasze przyszłe zamierzenia. Czyli taką wyrazimy zgodę w tym miejscu, w którym nie będzie to kolidować z naszymi przyszłymi urządzeniami. I niewykluczone, że będzie zapis, że w przypadku konieczności przebudowy z uwagi na położenie jakiegoś urządzenia, które jest własnością gminy, wówczas to przełożenie będzie się odbywać na koszt tego właściciela. To jest wszystko kwestia ustalenia już negocjacji szczegółów w akcie notarialnym, umowy. Natomiast no, z uwagi na to, że jest to kompetencja Rady Gminy, no to taka zgoda do tej negocjacji musi być udzielona. Ja chciałabym się zapytać, a jaka długość była do tego światłowodu? Znaczy, no to co widać, rozmawiamy o odcinku 50 metrów przewodu, który przebiega przez naszą działkę. Natomiast w interesie już właściciela jest to, żeby dalszą część tego przewodu zgodził sobie z innymi właścicielami. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Krzysztofowska. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem omówionej uchwały. Kto jest przeciw? Jedna osoba, dwie osoby przeciwne. Kto się wstrzymał? Nie ma, zgadza się. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu następnego, czyli sprawozdanie. Tak, 5 minut przerwy? Tak? Proszę bardzo. 5 minut ogłaszam przerwy. Przewodniczący, bo to są prowadzenie. Pan wójt się przygotuje. Ja bym rady prosił pana wójta. Szanowni Państwo, tradycyjnie rozpocznę od wydanych zarządzeń, a w tym okresie między sesjami wydałem 9. Zarządzenie numer 133 w sprawie ustalenia regulaminu użyczania sali gimnastycznej w Zespole Szkolnym Gimnazjalnym w Woli Krzysztofowskiej, gimnazjum Komunijne i nowej sali w Szkole Podstawowej w Bujne. Oczywiście, tak jak Państwo doskonale wiecie, z tej sali mogą również w godzinach popołudniowych
lub z dnia weekendowy korzystać osoby dorosłe. I stąd oczywiście stosowny regulamin pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół. Generalnie sala gimnastyczna dla mieszkańców gminy Wola, sale gimnastyczne dla mieszkańców gminy Wola Krzysztofowska są wynajmowane nieodpłatnie. Obciążać będziemy tylko za koszty zużycia mediów, czyli energia, sprzątanie, ogrzewanie, i jest to ustalona kwota szacunkowa w wysokości 15 zł netto za godzinę. Za godzinę. No szybko można przeliczyć, jeżeli z sali korzysta 15 osób, to wówczas na osobę wypada 1 zł, także nie są to duże pieniądze. Oczywiście zależy od czasu, bo dla pierwszą godzinę drożej jest to samo, czy wejdzie na godzinę, czy natomiast młodzież szkolną również zwolniliśmy z opłat za używanie mediów. Także w największym skrócie tak to wygląda. Oprócz tego no, trzeba będzie złożyć zamówienie do dyrektora szkoły o wynajem, wskazać termin, podpisać stosowną umowę użyczenia, dostosować się do wymogów tej umowy i przed rozpoczęciem korzystania z sali trzeba uiścić właśnie tą płatę za zużycie z tytułu mediów, płatę bezpośrednio na konto budżetu gminy. Także jeżeli Państwo chcecie znać szczegóły, to możemy rozszerzyć tą wypowiedź, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Na koniec jeszcze powtórzę to samo, że osoby dorosłe z terenu gminy i kluby korzystające z sali muszą pokryć koszty mediów. Oczywiście, jeżeli chodzi o kluby, wtedy, jeżeli w gronie korzystających są osoby dorosłe. Natomiast jeżeli są to osoby do 18 roku życia, to są zwolnione. A myślę, że kluby tutaj mają dobre warunki z tego względu, że kluby, które uzyskują dotacje, no z tych pieniędzy mogą oczywiście pokrywać te koszty. Także na ten moment mamy 3 sale gimnastyczne na terenie gminy, nie można tą tężyznę fizyczną rozwijać. Zarządzenie numer 132 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad rozliczania ciepła w kompleksie oświatowym w Bujna. Tu chodzi o konkretny sposób wyliczania tych kosztów z ogrzewania z uwagi na wynajem pomieszczeń pod przedszkole. I tutaj jeszcze oczywiście wyliczając tą powierzchnię ogrzewania, odliczyć koszty ciepła, jakie trzeba przeznaczyć na ogrzanie ciepłej wody. Także jest to taki wzór, na podstawie którego wyliczamy te koszty zużycia ciepła i będziemy w ślad za tym obciążać podmiot, który pomieszczenia pod przedszkole wynajem. Zarządzenie numer 131 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone i poufne w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska. Jest to standard, który pojawia się każdego roku, czyli trzeba jeszcze raz te wszystkie dokumenty z tymi klauzulami niejawności, że tak powiem, przejrzeć, posortować i jest do tego powołana komisja w składzie przewodniczący Jan Czubała, członkowie pani Jadwiga Robak i pani Bogusława Dziubecka. Koniec roku, proszę Państwa, to kojarzy się i wiąże się z inwentaryzacją tych spraw niejawnych i zastrzeżonych. Zarządzenie numer 130 w sprawie zmian planu dochodów wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz przeniesienia
środków z tak zwanej rezerwy budżetowej. I tu proszę Państwa, jeżeli chodzi o tak zwaną celówkę, kwotę 4760 zł przeznaczyliśmy na dotacje celowe dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Oczywiście są to pieniądze od wojewody łódzkiego. Natomiast rezerwa została podzielona na różnego rodzaju wydatki typu zakup usług pozostałych, wydatki osobowe, zakup materiałów, podpisów na zakładowy fundusz, wynagrodzeń osobowych, kosztów postępowania sądowego, składek na ubezpieczenie, składek na fundusz pracy i tak dalej, i tak dalej. Taka jest zasada, że do końca roku rezerwę, którą mam do dyspozycji, no, trzeba rozdysponować na te wydatki bieżące. No i niniejszym to czynimy w momencie, kiedy ktoś to jakiś paragrafa panu skarbnikowi brakuje pieniążków, a jak wiecie Państwo, tych paragrafów jest mnóstwo. Zarządzenie numer 120. Zarządzenie numer 129 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2014 wraz z objaśnieniami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. Pojawiły się pewne błędy w wyliczeniach, co wychwyciła Regionalna Izba Obrachunkowa i w ślad za tym te korekty musiałem wprowadzić i zastąpić kwoty właściwymi kwotami. No myślę, że nie trzeba tu wchodzić w szczegóły, bo projekt budżetu będziemy omawiać długo, dogłębnie w pierwszych dniach stycznia. Ale taką korektę trzeba było wprowadzić, ponieważ mówiąc tutaj językiem pana skarbnika, nie grał. Zarządzenie numer 128 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Siomki. Jak Państwo wiecie, jest zawsze taka procedura wywieszania na 21 dni. Obowiązek wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami. I tu dotyczy to dwóch działek już wycenionych, położonych w obrębie Siomki. I oczywiście wcześniej była podjęta stosowna uchwała. Jest działka o powierzchni 0,29 hektara, która została wyceniona na 7670 zł. I druga działka o powierzchni 0,54 hektara wyceniona na 13 750 zł. Oczywiście po wywieszeniu, po upływie tych 21 dni rozpoczynamy procedurę przetargową na sprzedaż. Zarządzenie numer 127, podobne zarządzenie, właśnie wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. I tu chodzi o działkę, dwie działki w Woli Krzysztopolskiej przy ulicy Południowej. Jedna została wyceniona na aż 276 tysięcy, aby znaleźć nabywcę. I druga działka o powierzchni mniejszej, 0,17 hektara, wyceniona na 46 tysięcy 900 zł. Ale widzicie, jeszcze do tej poprzedniej działki, co pan wspomniał, na kadłubie. 276 700, tak została wyceniona i mam powierzchnię. Ale powierzchnia, 0,89. To jest ta narożnikowa przy ulicy Południowej. Działka bardzo droga, no ale także co na całym wycenie. Zarządzenie numer 126 w sprawie ustalenia zasad wykorzystania samochodu służbowego Chevrolet Orlando. Tu
który niedawno został nabyty. I oczywiście zasady tu polegają na tym, że każdy tym samochodem z pracowników może jeździć, że tak powiem, kto posiada stosowne prawo jazdy, stosowne badania i oczywiście posiada upoważnienie, które jest załącznikiem do tego zarządzenia rozliczania. Oczywiście każdy prowadzący samochód musi wypełnić kartę i ponieważ jest to gaz, rozliczenie będzie od kilometra. Nie ma tu innego sposobu, żeby po każdym przejechaniu 50-100 km wyliczyć, ile jest gazu spalone. No chyba nie ma obawy, że ktoś tego gazu puści. I oczywiście samochód jest przypisany panu Szustkiewiczowi. Natomiast jeździć mogą wszyscy. Pan Szustkiewicz wyraził zgodę. Na razie samochód nowy. Ale prosimy. Nie sprawia kłopotów, problemów. Myślę, że wszyscy zadowoleni. Dzięki temu szybciej możemy to załatwiać różnego rodzaju sprawy, które przed nami stoją. I zarządzenie numer 125 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. I to są, proszę Państwa, wszystkie działki, na których i zarówno w Woli Krzysztofolskiej, i zarówno w Domulinie, w Krzyżankowie, w Bujnach, działki, gdzie ustawione są, na których ustawione są pojemniki na zbiórkę odzieży używanej. I tu jest ustalona stawka 5 zł za 2 metry kwadratowe na miesiąc. Tyle, jeżeli chodzi czy o to bardzo się bawić, ale to pytania później. No, panie przewodniczący. Firma chce ustawić, korzysta z naszej nieruchomości. W związku z tym musimy jakiś tam chociaż symboliczny czynsz dzierżawny ustanowić. Dalej już konkretne prace wykonane przez poszczególne referaty. Referat gospodarki komunalnej. 20 grudnia przeprowadziliśmy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, takiej mocno podkreślonej, znanej w mediach nawet, również w organach ścigania. Działka 206 i 207 położona w obrębie Kozierogi w wyniku przetargu została sprzedana za cenę 20 490 zł. One są nierozłączne, tylko dla służebności. No oczywiście umowa jeszcze nie jest podpisana, ale nic nie wskazuje na to, że nabywca odmówi. Mieszkanie w gminie Nabrzeż? Nie wiem. Prosimy o pytania po gminie, które po sąsiedzku ma. Cały czas trwa nadzorowanie realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług na odbiór i gospodarowanie stałych odpadów komunalnych. Prowadziliśmy do systemu deklaracji oraz korekty do deklaracji, w których no, przede wszystkim trzeba ustalić wysokość opłaty.